Kolonie nad morzem i jeziorem, wyjazdy za granicę, wypoczynek z rodziną czy zabawy z rówieśnikami. Tak szczawińskie przedszkolaki spędzały wakacje. Po przerwie wróciły jednak do placówki, gdzie spotkały się z koleżankami i kolegami ze swoich grup. Pierwszy dzień w przedszkolu upłynął na wspominaniu przygód i przeżyć związanych z wyjazdami. Przyjechały do mnie moje przyjaciółki i byłam w Chorwacji. Później byłam w Tarnowie na 16 dni z moimi przyjaciółkami. Pływałem, grałem z kolegami w piłkę i też... już nie pamiętam. Grałem z babcią w siatkówkę. Były takie siatki, tylko nie takie z linkami. Pojechaliśmy nad jezioro i się tam kąpaliśmy. A gdzie to było? Nie pamiętasz? Ale nie było tutaj, tylko w Sławie. Ja byłam nad jeziorem i nad morzem. I jak było? Co żeś tam robiła? Na przykład miałam dwa psy, Stelę i Gucia. Najpierw pojechałam z rodzicami do hotelu, a przez ten czas moja siostra była sama na obozie w Bułgarii. A później pojechaliśmy na jacht, ale bardzo mocno bujało. Wyjechałem nad morze i do Świnoujścia płynąłem. No to promem do Świnoujścia, a nad morze to posądem, bo w ogóle mamie się auto zepsuło, ja jechała. Byłem w Płocku, chodziłem po podziemiach. Oczywiście było bardzo szybko, więc fajnie było w tych podziemiach. Byłam w Karpaczu i tam auta się ścigały i jechały bokiem. I było 8 wypadków. Choć na kolejne wakacje najmłodsi będą musieli poczekać 10 miesięcy, dzieci wiedzą, że w przedszkolu czeka ich kolejna porcja wrażeń. Nie zamartwiają się zatem, że skończył się wypoczynkowy okres, korzystając z atrakcji, które mają na miejscu. Bawimy się, fajnie rysujemy i poznaję nowych przyjaciół. Ogólnie się bawimy różne takie. Gramy. Uczycie też się tutaj, czy nie? Tak. A czego na przykład? No, różnych takich. Pierwszy dzień w przedszkolu może być jednak stresujący. Najbardziej pożegnanie z rodzicami przeżywają te maluchy, które próg placówki przekroczyły po raz pierwszy. Podczas wakacji odbywały się jednak spotkania adaptacyjne, które przygotowywały dzieci do nowych warunków. Bezbolesna aklimatyzacja w przedszkolu to niewątpliwie zasługa pań przedszkolanek, które stają się dla maluchów swego rodzaju ciociami. Jest nas dużo na początku przygód, prawie że całą ekipą stajemy w tej grupie najmłodszej po to, żeby właśnie każde dziecko móc przytulić, pogłaskać po głowie, obiecać, że mamusia niedługo wróci, bo takie są fakty. A też i rodzice wcześniej, rozumiejąc tą nową sytuację dziecka, przychodzą wcześniej, nie są dzieci narażone na to, że muszą być bardzo długo, po 7, 8 czy 10 godzin, tyle ile czasami rzeczywiście docelowo będą przebywały w przedszkolu. Roki tutaj do pani Bożenki oraz byłam u pani Dzitki. Chciałem przejść do pani Bożeny bardzo i kocham panią Bożenę. Do tego lubię te przedszkole i do tego chcę, żebym zawsze w dzień tu chodził. A co ci się tak bardzo podoba w przedszkolu? To, że najbardziej sprząta mi wszystko, robię dobrze.